Andrzej z nowego sezonu Sanatorium Miłości wyznał dość szybko, że mieszkał w domu opieki. Chociaż początkowo wiele osób mogło to uznać za coś wstydliwego, to senior dość szybko wyjaśnił okoliczności tej sytuacji. Kiedy w pierwszych Sanatorium Miłości zaczęły formować się pierwsze bliższe i dalsze znajomości, największą uwagę wśród panów przyciągał Andrzej. Szybko okazało się, że mężczyzna ma za sobą ciekawą przeszłość. W Sanatorium Miłości Andrzej opowiedział prawdę o życiu w domu opieki. Senior przyznał bowiem dość szybko, że przez jakiś czas mieszkał w domu opieki. Wiele osób snuło więc teorię, że mężczyzna mógł być uzależniony od jakichś używek, czy też popadł w długi i nie miał się gdzie podziać. Prawda jest jednak dużo szlachetniejsza. Pan Andrzej w rozmowie z Pomponikiem wyjaśnił, że miał wypadek, a podczas rekonwalescencji pomóc mu miała jedna z pracownic lokalnego domu opieki w Milanówku. To wtedy dowiedział się, że placówka istnieje. Jeździłem po Milanówku i przypadkowo wjechałem w drzewostan bardzo stary. W tym samym czasie poznałem opiekunkę, która jest zatrudniona w tym właśnie domu opieki. Sanatorium Miłości, czym zajmował się Andrzej przed programem? Szybko okazało się, że dla Andrzeja jest to też dobry sposób na dorobienie sobie do emerytury i z czasem stał się pracownikiem domu opieki. Pomagałem kuracjuszom, którzy mają ponad 80 lat, ale ja tam z chęcią przyszedłem, bo fizjoterapia tam była o wiele tańsza niż ta, która jest dostępna i przekracza nieraz budżet każdego Polaka. Skorzystałem na tym. Byłem tam wolontariuszem, potem pracownikiem. Wyznał również, że nadal chce pomagać i jako były sportowiec marzy o założeniu stowarzyszenia, które ułatwi atletom, nawet amatorom, w rehabilitacjach po urazach i kontuzjach.